Witam serdecznie kochane, kochani, być może mężczyźni też tutaj się znajdą, także witam serdecznie. Dzisiaj będziemy rozmawiać o unboxing. Elemis, moja ulubiona firma. Tutaj się znajduje olejek. Olejek do twarzy. Pro Collagen Grows Facial Oil, różany. Do tego dostałam taką ściereczkę. Na mokro można zmyć. Fajnie makijaż. Do tego dostałam Pro Collagen Grows in Cleansing Balm. To jest taki balm do skóry, do demakijażu. Bardzo polecam. Pięknie pachnie. Uwielbiam różane zapachy. Różane i kwiatowe. Także cytrusowe też są fajne. Za ten zestaw dam 100 euro. To jest 400 złotych w przeliczeniu na nasze. Oprócz tego dostałam ten fajny Plumping Pillow Facial. To jest maska na noc. Jest tutaj 50 ml, 6 miesięcy do użycia. Jest to bardzo taka żelowa konsystencja. Nakłada się na noc. Zobaczcie. Bardzo delikatną warstwę. A po przebudzeniu się po prostu umyć normalnie buzię. Czy macie jakąś żel, czy piankę, cokolwiek. Oprócz tego w tym za tą samą cenę dostałam krem Pro Collagen Marine. Nie wiem, czy tutaj mam jakąś próbkę. Zaraz zobaczymy. 15 ml, które było za 46,95 i dostałam gratis. Także ten kremik wygląda tak, tylko że dostałam w tubce. Elemis Pro Collagen. W tubce z tego względu, że jak wysyłam teraz w paczkach jakiekolwiek produkty, są one po prostu bardziej bezpieczniejsze, nie? Dobrze, wracając do tematu, co jeszcze wczoraj dostałam? Czekam za Look Fantastic, ma jakieś opóźnienie. Glossy Box jeszcze też nie doszedł. Także no bardzo przepraszam za to. Jak się tylko pojawi, to zrobię wideo. No, bardzo fajny box też dostałam z QVC UK. 8-częściowy zestaw. Też z Elemis. I różany. Proszę. Wszystkie produkty pokażę po kolei. Opowiem o nich trochę. Więc tak, zacznę od tego mojego kremiku. To jest kremik na dzień. Przeciwzmarszczkowy. Więc tak, bierzemy mały pea size, to taki małą drobinkę kremu i nakładamy na cerę. Także można go użyć na szyję i tutaj na dekolet, tak zwany, nie wiem jak to po polsku powiedzieć. Następnie mamy znowu ten fajny balsam do twarzy, do zbywania makijażu. Pięknie pachnie. Jest w takiej konsystencji, jak tylko pomiędzy rękoma się zrobi, to się zamienia w taki olej. I potem po użyciu wody na ten olej się zamienia w takie fajne mleczko. I wtedy używamy właśnie tą ściereczkę mokrą wodą i całą buzię ścieramy sobie z makijażu. Dodatkowo potem zalecam też, ja tak robię przynajmniej po tym balsamie właśnie tym różanym, czy tam normalnym, myję buzię dodatkowymi na przykład żelami, czy jakimś tam mydełkiem, które mam specjalne do twarzy, także to jest takie drugie mycie, nie? Tu jest właśnie to było. I teraz tak, tu mamy hand and nail bar do rąk i do paznokci. I to jest mililitrów, już wam mówię, 20 ml. To jest taki dosyć dobry rozmiar. Następnie mamy body cream do ciała, 100 ml. Później mamy Papaya Enzyme Peel. To jest krem eksfoliacyjny. I tutaj mamy 30 ml. Tonik 200 ml. I tu pisze Refreshing Facial, to znaczy, że odświeża ciebie. Jeszcze nie próbowałam, także jak wszystko spróbuję sobie z tego boksa, to wam powiem.
I to jest Elemis Modern English Rose Bath and Shower Milk, czyli do kąpieli i pod prysznic. Też bardzo fajne, polecam. I oprócz tego, najmniejszy produkt z wszystkiego, już Wam mówię, jest to do oczu, maska do oczu, przeciwzmarszczkowa i ma 4 ml. Bardzo malutkie, ale fajne. Także całość kupiłam za 63 euro, razy 4 sobie policzcie. Teraz cena na rynku jest 100 pounds, no to akurat tak 110-120 euro. To w cenie tego 100 euro byście miały właśnie dwa zestawy, nie? Ja to dostałam na promocji 27 października. Teraz niestety cena już poszła w górę, ale nadal uważam, że to jest bardzo fajny prezent. Także dziękuję za uwagę. Jeżeli macie jakieś pytania, dajcie tam w comment box. Łapki w górę. Subscribe. Follow me on Instagram. Dziękuję bardzo za uwagę. Do następnego. Pa!